Portret dziewczynki Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najciekawszych eksponatów kolekcji Instytutu Piłsudskiego. Jego autor jest jednym z bardziej wszechstronnych artystów młodej Polski. Zasłynął jako dramaturg, poeta, malarz, grafik, autor witraży i architekt. Portrety stanowią obszerną i fascynującą sferę jego twórczości. Jako że Wyspiański obracał się w środowisku artystycznej bohemy, stanowią one przegląd najbarwniejszych postaci epoki. Ich autor opanował do perfekcji sztukę odzwierciedlania niuansów ludzkiej psychiki. Wyspiański uważał, że ponieważ ludzka twarz ciągle się zmienia, dobry portret musi powstać w najwyżej godzinę. Efekt ten potrafił uzyskać dzięki technice pasteli. Zdolność uchwycenia zmian zachodzących w wyglądzie widoczna jest też w jego autoportretach. Niczym fotografie ukazują one różne oblicze artysty na przestrzeni lat. Wyspiański z zamiłowaniem portretował również dzieci, w tym czwórkę swoich pociech. Szybko, ale z niezwykłą wnikliwością notował różne stany emocjonalne swoich małych modeli, dając niezrównany wizerunek najmłodszego pokolenia Polaków na przełomie XIX i XX wieku, które po latach miało się wreszcie doczekać niepodległości. Znajdujący się w zbiorach Instytutu, szkicowy portret nieznanej dziewczynki nakreślony jest wyrazistą, secesyjną kreską. Sposób wykonania pokazuje, na czym koncentrował się autor. Tułów modelki zarysowany jest konturowo, kilkoma zamaszystymi ruchami pastelowej kredki. Cała uwaga skierowana jest na ekspresję twarzy. Przez mocno zaznaczone oczy przemawia skupienie. Rumiane policzki oddają podekscytowanie, zaciśnięte w lekkim grymasie usta – nieugiętość. Tak skonstruowany portret oddaje nie tylko wygląd dziecka, ale przede wszystkim ujawnia trudny do pojęcia przez dorosłych stan intensywnego, wewnętrznego przeżywania świata przypadający na okres dojrzewania. To jakby uchwycenie ulotnego momentu, w którym mała modelka zdaje się przekraczać błogi stan dzieciństwa i spoglądać oczami dorastającej kobiety w stronę oczekującego ją losu. Portret dziewczynki to jedno z wielu dzieł wybitnych polskich artystów w kolekcji Instytutu Piłsudskiego. Razem tworzą one największy na wschodnim wybrzeżu zbiór sztuki polskiej. Stanowi on unikalny materiał reprezentujący polskie dziedzictwo narodowe w Stanach Zjednoczonych.